Gaja, doświadczona wielbłądzica poznańskiego Zo, urodziła. Pracownicy ogrodu zoologicznego nadali nowemu mieszkańcowi imię Azmar. Malec ledwo wyszedł z brzucha matki, a już zaliczył pewien rekord. Waży 54 kg, co czyni go najcięższym spośród urodzonych tu baktrianów, czyli wielbłądów dwugarbnych. Te zwierzęta to prawdziwi mistrzowie przetrwania. Dorosły odpowiednik takiego Azmara potrafi wytrzymać nawet dwa tygodnie bez wody, a gdy jest spragniony, potrafi jej wypić nawet do 120 litrów. Azmara i jego pobratymców będzie można zobaczyć osobiście jeszcze w tę Wielkanoc. W sobotę, niedzielę i poniedziałek Wielkanocny w Nowym Zoo odbywają się spotkania przy wybiegu dla wielbłądów. W ich trakcie pracownicy Zoo przybliżą sposób życia Baktrianów.